ciotek goryniowy. Ojra, tariri, ojra, tariri, ojra, tariri, raz, trzy. Jedzie kibitka Wolfa Molica, a koledzy jemu zdrowia szczęścia życzą. Ojra, tariri, ojra, tariri, ojra, tariri, raz, trzy. Nazywam się Aleks Kłoś. Jestem dziennikarzem Gazety Stołecznej. Od wielu lat fascynuje mnie folklor warszawski. Kiedyś kumpel z podwórka namówił mnie na wspólny występ w konkursie muzycznym Szukamy nowego Stanisława Grzesiuka. W tajniki folkloru warszawskiego wprowadzał nas Sylwester Kozera. A Sylwek to nie byle kto. To bezsprzecznie najlepszy banjolinista w stolicy. Instrumentalista, który współpracował ze wszystkimi liczącymi się muzykami folkloru warszawskiego. W kilka lat później napisałem reportaż Kozak i Banjo opowiadający o legendarnym bardzie Warszawy Stanisławie Grzesiuku. Po jego publikacji zaprzyjaźniony filmowiec Mateusz Szlachtycz zaproponował: zróbmy o Grzesiuku film. Cześć Sylwek, Alex. A no witam serdecznie. No, proszę. Cześć. Sylwek, ile minęło czasu, odkąd myśmy z Wojtkiem na tym festiwalu Szukamy nowego Stanisława Grzesiuka wystąpili? Kiedy to było? 90. który rok? No, 97. rok. Siódmy? To już 9 lat już minęło. No, bardzo, bardzo mi się podobaliście tam, jak występowaliście na tym. Dla mnie to była, jak to się mówi, rewelacja. To był prawdziwy folklor, bo jury trochę było zdegustowane. To dzięki. Ja tam tego sobie płytę, słuchaj. To jest album, na którym są, słuchaj, dwie płyty Stanisława Grzesiuka. Słuchaj, jest płyta, na której są oryginalne wersje i płyta, na której są nowe aranżacje z jego wokalem, słuchaj. To daj te nowe aranżacje. Proszę bardzo. Posłuchamy. Proszę. Choć z kieszeni znikła flota, żołądek rafok strota, choć eksmisja może blisko. Dla mnie, Aleks, to się nie da słuchać. Bo to jest tam Grzesiuk bez jaj. Wyrównany mu głosik do instrumentów. Ja to wiem, bo nagrywałem do Grzesiuka, ale my podkładaliśmy instrumenty do jego głosu i był problem z tym, a tu jest, no po prostu to się nie da słuchać. Daj ten oryginał. Posłuchamy. Choć żołądek rafok strota. No właśnie, choć z kieszeni znikła flota, prawda? Oj tak. Choć na mydło grosza szkoda, chociaż w butach chlupie woda, choć się łokcie nieco świecą, a ja bimbam sobie i już. Na świecie tak się jakoś plecie, tak się dziwnie plecie, dobre i złe. Dziś smutno, dziś w kieszeni płótno, jutro znowu tęga mina, limuzyna, moc waluty, buty. Choć z kieszeni znikła flota, choć żołądek rafok strota, choć kłopoty na kłopotach, a ja bimbam sobie i już. Ulica Tatrzańska to mała uliczka, może około 200 metrów długa, na której w okresie mojego dzieciństwa stało zaledwie kilka domów. W tamtych czasach nie było na niej bruku, chodników i latarni, a w domu światła i wody. Dom był czteropiętrowy i mieszkało w nim 45 lokatorów, nie licząc sublokatorów. Mieszkania były jednoizbowe i miały wymiar 4,5 na 3,5 metra. Zajmowały je rodziny złożone z 5-7 osób, a były i takie, gdzie mieszkało 11 osób. Życie towarzyskie koncentrowało się na ulicy. Wieczorem ludzie stali grupkami na chodnikach, omawiając wypadki dnia i obmawiając swoich bliźnich. Na ulicy dobierano też się, by za złożone pieniądze kupić wódki, którą piło się w bramie.
na ulicy albo za parkanem. Mieszkańcy ulicy to robotnicy fabryk, budowlani i niewykwalifikowani z robót publicznych. A młodzieżą nikt się nie interesował. Była ona pozostawiona samej sobie. Na Czerniakowie było wiele knajp i w każdym sklepie wódka, ale ani jednego kina, świetlicy, biblioteki lub czytelni. Marku, dzień dobry. Stanisław Grzesiuk. Kim dla pana jest ta postać? Przede wszystkim pamiętam jego głos, słyszę jego głos. O, to jest jego od strony dźwiękowej zapamiętany. Miał niezapomniany, charakterystyczny głos warszawski, tak bym to nazwał. W śpiewie. Pamiętam te jego słynne czarne mańki. Papaszem Stach był, krąg znały go ulicę i śpiewał w sposób klasycznie warszawski, tak bym nazwał. Wie pan, na czym to polega? Że miał ten akcent, intonację głosu, która mi była znana z ulic, z miasta jeszcze, bo miasto, które znałem, miasto powojenne do lat nawet już wczesnych 60. jeszcze pełne było tego właśnie głosu warszawskiego, który potem zanikł w związku z napływem tej rzeszy, lawiny, hunów, nowych przybyszów, którzy zajęli miasto. I Grzesiuk był emanacją głosu Warszawy, ulicznej, który mówi teraz nieładnie slang. Mówił takim wspaniałym też językiem, a śpiewał akcentem warszawskim. My warszawiacy jesteśmy tacy, kto nam na odcisk, to już pisz pan zimny trup. I niechaj każdy wie, kto na nas szarpnie się, to mu to zaraz bokiem wyjdzie. Może nie, nie masz cwaniaka, nada warszawiaka chce z nami zacząć, to se przedtem trumnę kup. Słucham? To ja, Aleks Kłoś. Otwieram. Dziękuję. Proszę wejść do środka, więc zaraz po zamknę drzwi. Usiądziemy do herbatki i sobie porozmawiamy. Proszę bardzo, bardzo mi miło. Panu witać. Pane kwiatuszki. Gdzieś wano, tu jest gdzieś wano. A, wazonik. Taką piękną pogodę panowie przynieśliście do domu. Dziękuję bardzo. No, pogoda ducha była. Pani Krystyno, czy rodzina Grzesiuków to rdzenni warszawiacy? No niestety nie. Ojciec się urodził w Lubelskim, a mama pod Warszawą, to znaczy Nowe Miasto, koło Płońska. No tak, ale przyjechali jako młodzi ludzie. Mama miała 16 lat, a ojciec, no to też tak mniej więcej, może te 3 lata miał więcej, prawda, od mamy. I już mieszkali potem w Warszawie ślub był. Pani Krysiu, kim był wasz ojciec? Znowu, no to szeluszarz był, w fabryce parowozów pracował. A czy można powiedzieć o Staśku, że był dzieckiem ulicy? W żadnym wypadku. Mama przecież nie pracowała i to pilnowała go. Na spacer z mamą się chodziło. Jak takie mniejsze dzieci, przedszkolaki, a później to już starszy brat go pilnował. Także był ruchliwy, ale był w domu grzeczny, posłuszny. Zawsze było tak mamusiu, tak tatusiu. On był do nas wszystkich najbardziej chyba kochany, jak był mały. A jaki był pierwszy instrument Staśka? Na czym on grał na początku? To pierwsza była instrument mandolina. A kiedy ta banjola się pojawiła w jego rękach? No może jak miał już te 14-13 lat. A jakie piosenki Stasiek śpiewał na początku? Wtedy, no przed wojną? No to takie raczej piosenki, to tak w domu nieraz śpiewaliśmy, albo te później to już jak trochę dorosłam, no to takie te modne z filmów. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Albo jak, przyjemnie kołysać się wśród fal. I inne takie ładne piosenki. Broni Boże, nie było żadnych łobuzerskich piosenek. A czy oprócz muzyki Stasiek miał jakiegoś innego konika? No nie wiem, może dziewczyny. A jak mu szło z dziewczynami?
No, ale świetnie, jak latało za nim, dla mnie to on był brzydki, a dla dziewczyn był bardzo ładny. Przystojny i wesoły, grał, śpiewał. Pani Krystyna, a czy ma pani może jakiś album ze zdjęciami brata? Czy można byłoby zobaczyć? Nie, to było przed wojną. Przed wojną, to tak? Był przystojny chłopak. No przystojny chłopak, rzeczywiście. Tak, przystojny był chłopak. A to jest... To ja. To jest pani. Tak. A to jest tata. A to jest tata. A to już Stasiek w wieku, że tak a powiem... A to już po obozie. Po obozie już po prostu. Po obozie. Mhm. A to jest mój drugi brat, starszy. Tak. Po wojnie. No. O, tutaj jest to zdjęcie z Frajnu. Gdzie to zdjęcie powstało? Bo tutaj jest pani, tak? Tak, ja. A tutaj jest Stasiek. Jest Stasiek, tak? I gdzie to jest? Proszę pana, na Sobieskiego, od nas po lewej stronie, jest tak fort, fort nazywali, forty. Tak. I tam była woda. I oni są po kąpieli, temu to jeszcze zimno pewnie jest, o taki był chudy. Ile on tu może mieć lat? 16. Bo on miał 16 lat, poszedł do pracy. Jeszcze pamiętam, że musieli czekać te 8 dni, czy ile, aż skończy 16 lat. Pokaż w ogóle, jak on grał, czy pokaż, co on jakby grał, a jak powinno być może, o tak, wiesz. To jest bardzo trudno. Ja może wezmę swoje cyje. To jest trudno określić, no bo ja z nim nie grałem, tylko to, co zauważyłem, jest na płytach ponagrywane. No to już tam ktoś z akompaniamentem gra na gitarze z nim. Ale samo to, że jak on śpiewał Czarną Mańkę, tam jest, znali ją czarną mańką wśród powiecy. A on śpiewał, znali ją czarną mańką wśród powiecy. Cały czas śpiewał na refrenie całą piosenkę, jedną z najładniejszych piosenek kabaretowych, który napisał Czesław Gumkowski i Halper, łódzcy autorzy. I to jedna rzecz. Drugą, śpiewał, nawet zaznaczone jest w tytule Ubronki w stawach. A to nie w stawach, tylko wstawa, impreza gdzie się... Wstawa po prostu, no... Wstawa, impreza, no. Wstawili się, no. Jakim on był w ogóle muzykiem tak naprawdę? On był dobrym muzykiem? Jak on grał w ogóle? Muzykiem to był wcale, żadnym muzykiem. Grał tylko tak dla siebie, amatorsko. Żadnych zasad nie przestrzegał muzycznych. Frazę sobie... naginał w każdą stronę, jak mu jemu było wygodnie. Muzycy nie bardzo chcieli z nim grać, bo to jest trudno grać z tym, który nie trzyma. Muzyka jest matematyka i niestety trzeba się tych reguł trzymać, a on nie utrzymywał tych reguł i no, tak sobie grał. No. Cecha wspólnoty pozytywna, charakterność. Po tym używana najczęściej w świecie kryminalnym, w świecie ekstremalnym, który narażony jest na ciśnienia z zewnątrz i szczególnie ta charakterność jest ważna, żeby trzymać się razem, żeby nie dać się tym siłom z zewnątrz, żeby one nie rozszczepiły, nie wlazły i nie zlikwidowały tej grupy, która się broni. Można powiedzieć, że taki kodeks miejskiego plemienia. Można powiedzieć, dobrze pan nazwał, to świetne określenie, kodeks postępowania miejskiego plemienia. Moimi ulubionymi bohaterami z książek byli ludzie, których cechowała szaleńcza odwaga i ryzykanstwo. Obrońcy słabych i uciśnionych, a bojowi wobec ludzi złych. W postępowaniu swoim starałem się naśladować takich właśnie bohaterów. Cieszyłem się, gdy raz udało mi się wywalić okno w płonącym drewnianym budynku i zanim nadbiegli inni, wyniosłem dwoje małych dzieci oraz wyrzuciłem na podwórze wszystkie ubrania z szafy. Byłem wszędzie tam, gdzie groziło jakieś niebezpieczeństwo. I musiałem zawsze należeć do tych, którzy ostatnio wycofują się z niebezpiecznej sytuacji. Żeby być mocnym wobec złych, nie wystarczała sama odwaga. Potrzebna była także zaprawa i trening. W mieszkaniu na drzwiach wieszałem stare palta i ubrania i godzinami ćwiczyłem uderzenia głową z różnych pozycji. Wiedziałem, że jest to najskuteczniejsze i najbardziej zdradliwe uderzenie. A doszedłem do takiej wprawy, że na łeb byłem jednym z najlepszych na Czerniakowie. Trenowałem też nożem. Rzucanie nożem do celu na odległość. Ukrywanie noża w rękawie.
Błyskawiczne wyciąganie noża z kieszeni spodni, z kieszeni marynarki, tak zwanej zaparkanem. Nie jeden urwany guzik i rozdarte spodnie kosztował trening przeskakiwania przez parkan, chodzenia po drzewach i skakania ze znacznych nawet wysokości. Wyrabiałem w sobie silną wolę, upór i mściwość w stosunku do tych, którzy skrzywdzili mnie z premedytacją lub wykorzystywali swoją przewagę fizyczną. Po kilku awanturach ze starszymi i silniejszymi mówiono o mnie: chłopak grzeczny, ale i charakterny. Słabszego nie uderzyłem nigdy. Jak ktoś chciał na mnie z krzywym okiem spojrzeć, to Stasiek zawsze stał z boku i był moim obrońcą. Miał czarne oczy. Jak wytrzeszczył oczy, dzieciarnia ze strachu uciekała. Od młodych lat się znaliśmy. Ale żeby jeden drugiemu krzywdę czy tamtego, za jeden drugiego, tak jak bracia się szanowali, te starzy na Tatrzańskiej. Pierwszy rok okupacji, no Staśka nie ma, Boże drogi. Tu Niemcy wiecznie nachodzą, szukają go, policja go szuka. Nie ma go. I Stasiek dopiero później ukrywał się dosyć długo w Warszawie, a później go złapali na granicy chyba polsko-rumuńskiej i od razu do obozu. Cisza, nic nie wiemy o nim. Przyszedł jakiś mężczyzna, jakiś tajny i mnie pokazał jego zdjęcie. To nie tam, co się stało, bo takim profilem i tak i z boku. A on mówi, że jest w obozie w Dachau. Od początku pobytu w obozie tak jakoś ciekawie się to u mnie w głowie ustawiło, że nic mnie nie obchodziły okropności obozu. Lecz cała moja natura, energia, bystrość i psychika ustawiły się do walki z każdą przeciwnością, w każdej sytuacji. Jak brałem po twarzy, to też na wesoło. Dostałem po twarzy, za chwilę śmiałem się i zwiększałem czujność, by uniknąć następnego bicia. Jak wpadłem do ciężkiej pracy, cały nastawiałem się na maksymalną oszczędność ruchów, wysiłku i wyczucie możliwości urwania się do lżejszej pracy. Każdą sytuację uważałem za normalną w tych warunkach, w jakich się znajdowałem. Do bicia tak się już przyzwyczaiłem, że też już żadnego nie robiło na mnie wrażenia. Trochę bólu i nic więcej. Pilnowałem się tylko, żeby nie dać się złapać na wykroczeniu, za które mogli zabić. Ta metoda dobra była w Dachau. A w Mauthausen szybko przekonałem się, że można być bardzo zbitym albo nawet zabitym bez żadnego wykroczenia. A nieraz duże wykroczenia uchodziły bezkarnie. Ścisłą regułą było tylko wykańczanie tych, których schwytano na kradzieży chleba innym więźniom. Teraz więc, gdy znaleźliśmy się na placu apelowym, żadnego wrażenia nie robiły na mnie dzikie wrzaski SS-manów. Niech se wrzeszczą, myślałem sobie, aż im pępki popękają. Mnie to nie wzrusza. W niedzielę, w czasie rannego apelu, blokowi, sztubowi i kapowie sprawdzali czysto się porządek. I jeśli ktoś podpadł, że miał podarte ubranie, nieogoloną głowę albo źle przyszyty numer, otrzymywał bicie. Taki zbity i skopany człowiek umierał po kilku dniach, bo jeśli na bloku dostał dobre bicie, odbierało mu ono pełną sprawność i orientację przy pracy. Wtedy znów był bity, za słabą pracę. A gdy już nie miał siły zejść z łóżka, rozbierano go do naga i wrzucano do ubikacji. I tam dopiero umierał, leżąc nieraz jeszcze 2 albo 3 dni. Chodziła opinia o tym, że był taki trochę łobuzowaty chłopak z Czerniakowa, że on sobie tam dawał radę w ten sposób, że potrafi niskie zupy zabrać, na przykład gdzieś za barakiem. Aha, nawet. Tak, tak, nawet, że jak doszło gdzieś tam do kłótni, do bitwy, to złapał za klapy i tam trzasnął głową niektórego, jak tam za bardzo szurał czy coś. Pana brat Czesław Palacz był bardzo bliskim przyjacielem Grzesiuka. Razem byli w obozie. Razem wrócili z obozu w lipcu 45. Charakterystyczna postać, on się rzucał w oczy. Nie wiem, skombinował jakiś tyrolski kapelusik, ale oczywiście to był taki ni tyrolski, ni nie tyrolski bez tego piórka. No wszyscy się śmieli nawiasem, bo jednego dnia z tym kapeluszem to proszę pana, tak dosłownie, to co dzień inaczej. Jednego dnia w ten sposób chodził, a drugiego dnia w ten sposób chodził. To była orkiestra obozowa, to znaczy się kilku kolegów, którzy grało na instrumentach takich jak akordeon, gitara, skrzypce, mandolina, ewentualnie banjola, na której właśnie Stanisław Grzesiu grał. I ona często też była, że tak powiem, zapraszana, w cudzysłowie, przez SS-manów,
którym przygrywała. Zarabiali tą, jak oni to nazywali, hauzerką. Tak. O, w takim potocznym języku. Zarabiali hauzerką? Hauzerką to znaczy, że grali tam i kto co miał, to się tam z nimi dzielił, a oni z kolei znów, jak mieli nadmiar, dzielili się z kimś innym. No. I to tak był. SS-man bardzo się uparł na mojego brata, codziennie go tłukł, codziennie go maltretował i brat bliski już był pójść na druty i z tego go uratował Grzesiuk. Bo czuwał całą noc, bo brat mój powiedział, że idę dziś na druty, bo już nie wytrzymam. A następnego dnia już nie było SS-mana, zachorował na tyfus i nie wiadomo, co się z nim stało, a mój brat żył. Dzień dobry. No to co, to... Możemy schodzić. Aha, to ja już otarłem. Prowadzę. Nie? Tak, proszę. Kiedy on tu nie jest? Ja się urodziłam w 48 roku, to już mieszkał tutaj. Tak, w 46, proszę pana, na jesieni ożenił się i tu sprowadził się z żoną młodą. Proszę tam głębiej śmiało wejść. Panie Krystyn, czy pani poznaje to miejsce? No proszę pana, no to miejsce to tak, ale to tam inaczej troszkę było urządzone. Jak Stasiek powiedział mojej mamie, że żeni się z Czesią Żurawską, mama mówi, a jak żyje jej mąż i przyjdzie, to jak ty będziesz wyglądał? No zastanów ty się. No ale ona chce koniecznie wyjść za mąż. Że ona chce, to jeszcze za mało. Zastanów ty się. I daj mi słowo, że z Czesią się nie ożenisz. Ale mówi, ja jestem niewolnikiem. No rzeczywiście, on był niewolnikiem własnego zdania. Jak coś powiedział, to nie było odwrotu. W każdym razie słowa dotrzymywał. I mówi, mamuśka, ja tak zrobię, że ksiądz ślubu nam nie da. Stasiek był tak pijany, że jak ukląkł, jak ksiądz im kazał uklęknąć, to on nie mógł wstać. I on był pewien, że pijanemu ksiądz nie udzieli ślubu. Ale gdzie tam? Czy się za niego i za siebie powiedziała tak? Panie Zbyszku, a pan mówił, że pan całe życie śladami Grzesiuka jakby podążał. Co pan przez to rozumie w ogóle? No przez to, że wychowałem się po prostu na Czerniakowskiej, na Chłupkach. Mieszkałem w tej samej klasie co Stasiek Bielanek. Bardzo lubiłem jego piosenki słuchać, śpiewać i tak dalej. Później się przeprowadziłem z Chłupek na Podchorążych. Okazało się, że tam właśnie mieszkał Grzesiuk. Tak samo w tej samej klasie. Później się z Podchorążych przeprowadziłem na Grodgera. Na Grodgera się okazuje, że mam jego piwnicę, w której on mieszkał. No i to właśnie mnie zastanawiało, jakiś dziwny zapt okoliczności, że właśnie podążałem jakby jego śladami. Panie Zbyszku, a potrafiłby pan zaśpiewać coś Grzesiuka? Myślę, że bym potrafił. Często ojciec mu śpiewał te piosenki Grzesiuka, to tam mi trochę w ucho wpadały. Także zaśpiewam tą pioseneczkę. Noc ciemna i głucha, jak tyran wśród nocy. Noc ciemna, głucha i zła. Lecz jednak straszniejszy wygląda z tumanu ponury więzienny gmach. 12 wybiła na miejskim zegarze. Więźniowie twardym snem śpią. Lecz jednak nie wszyscy, bo jeden z nich marzy. On widzi wolność za mgłą. Choć noc taka krótka i kraty niesłabe, a pilnik cienki jak włos, on jednak nie zważa, piłuje nie.
nim kraty i wciąż. A warta jak zwykle wołała z oddali: czuwaj. Wtedy było to tak, że grupy, no jak ja miałem na przykład 15 lat, no, to się nie zadawałem z 18. Był wyraźny przedział. To znaczy się, młodzież, jak to się mówiło, zabawiała się w swoich grupach. Jak Kleiniak taki podchodził do starszego, to musiał się kłaniać, mówi: ty słuchaj, tam jest szacunek. To nie było tak, że poszedł: ej, panie, tego, daj śluga, kopcy śluga. Jakby dostał wtedy, jakby tak się odezwał, to normalnie by spadał. O, z tych schodków. Inne czasy były. Inne czasy. Panie Marku, tam mnie się trafiło. Oj, tego. Ta bandziola nie była strojona ponad 30 lat. To dla mnie jest wielkie przeżycie. Ja to kiedyś, wiele, wiele lat temu, jak pan Grzesiek zmarł, to próbowaliśmy to kupić. No się Grzesiek nie chciał. No spoko, wiesz, nie chciałbym jakby w te... No to, wiesz, ktoś czytał jego książkę, interesuje się muzyką. No. Ale jakby rapowałeś kiedyś o folklorze, czy jesteś to bliskie, nie? No, po prostu. No tak, no jestem też z Woli. Ty, nie, to jeszcze raz. Ja jestem w Pele, w Warszawie znany. Każdy przede mną i Mojra ma. Dzień to kurierek, nocy ma i herek. I człowiek sobie jakoś radę da. A jestem z Woli, jak chodzę po ulicy, to głowa mnie nie boli. Bo jak mam przed sobą piękne panie, nawet te starsze, siwogłose to ma branie. Co ten feeling warszawski, niepotrzebne są oklaski. Na balkonach matka z młodym dzieckiem tkwi. To wszystko przypomina atmosferę, bo nie bloki, przecież wiesz, tak dużo się zmieniło tutaj, ale ciągle jest ten warszawski vibe, nietypowy, bo to od Wisły idzie prąd przez rury i z kranu ludzie piją to co dnia herbatą taką albo siaką. Oligoceńska woda wady także ma. Warszawiacy to są tacy, jak widać, przychodzą tutaj, by sprawdzić, jaki jest klimat. Ktoś z dzieckiem na balkonie, a ktoś sam, ktoś w pracy, a ktoś wakacje ma. A Warszawa tutaj znowu daje rap. O! Prosili mnie kiedyś do takiego konkursu imienia Grzesiuka, czy jakoś... Szukamy nowego Stanisława. Tak, coś takiego, i ja byłem w tym jury. Z takim też między innymi, który pałeczkę śpiewu warszawskiego po Grzesiuku podjął ze Staśkiem Wielankiem. I był wtedy też syn Grzesiuka jako ozdoba tego konkursu. I tam śpiewali ludzie jacyś właśnie pod Grzesiuka w stylu tym warszawskim. Nie były to ewenementy, nie były to perły, ale to jeszcze parę lat temu było. Czyli jeszcze jakieś takie były, powiedziałbym, echa i potrzeby grzesiukowego śpiewania. Panowie, słuchajcie, jakże się zetknęli z Grzesiukiem? Jest rok 95, wszyscy słuchają rocka, Nirwana jest modna. Jak to Grzesiuk? A poza tym to jest tylko Warszawa i w ogóle... A ja mówię, no na przykład nie wiem, no ja w Częstochowie znałem te piosenki, mi się wydaje, że one wyjdą poza Warszawę, chociaż są głównie warszawskie.
No ale, uniwersalne. Ale przede wszystkim podstawą naszą działania, co nas pchnęło do przodu, to było właśnie poznanie Marka Grzesiuka, który po prostu nam to zrecenzował, no bo nie byliśmy pewni, ja też się bałem, nie wiedziałem jak... Był sceptycznie nastawiony i w momencie, kiedy pojechaliśmy do niego do domu, te lody początkowe, ponieważ on mógł to traktować znowu jacyś tam małolaci, przyszli troszeczkę podebrać z tej legendy, nie znał zespołów Da Pani Pilaw i traktował nas po prostu no, troszkę jak takich no, petentów. Natomiast po wysłuchaniu tam drugiej czy trzeciej piosenki jeszcze z warstwy demo. Przy Balu Nagnajnej się wzruszył. Wzruszył i ja też dał byłem nam błogosławieństwo. Pewien obaw, bo po prostu po pierwsze no, nie śpiewam z akcentem czerniakowskim, nie jestem warszawiakiem, śpiewałem po swojemu i po prostu też jest to dla mnie kultowy materiał, był wtedy też, nie byłem pewien jak zareagują na to ludzie, bo jednak jest to dla ludzi świętość. Rum Helga, Rum Helga, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, tyś masz to jest ich gest. Rum Helga, Rum Helga, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, czy masz to jest ich gest. Książki. No książki czytałem kiedyś, książki to lata temu, nie będę tu, wie panu, wywodził jakichś takich egzeges literackich, bo nie mam nic szczególnego do powiedzenia. Szczególnie ta jego książka wspomnień z jego dzieciństwa, młodości, którą spędzał na Czerniakowie, tam w rejonie Chełmskiej, dawnej Chełmskiej, na ulicy Tatrzańskiej zdaje się jego miejsce rodzinne. To była taka dawna, peryferyjna Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale nie przez próg, panie Marku, nie przez próg. Dzień dobry. Panie Marku, to co? Pogadamy sobie chwileczkę? No możemy. No. To co, napije się pan herbaty? No chętnie. No to. Pójdzie pan ze mną? No jasne, jasne, jasne. Dzięki. Panie Marku, pan to miał chyba 12,5 roku, jak tata umarł, prawda? Tak. A pan go tak jakby w ogóle dobrze znał? No ciężko mi coś na ten temat powiedzieć. Wydawałoby się, że dobrze znałem. Ale mieliśmy długie okresy czasu, że się w ogóle nie widywaliśmy. Albo ojciec był w sanatorium, albo ja byłem w szpitalu czy w prewentorium. Kiedy byliśmy oboje w domu, ojciec na całe dnie znikał na spotkania autorskie. I kiedy ja wracałem ze szkoły, ojca nie było. Kiedy ojciec wracał, ja już spałem. Panie Marku, niektórzy ludzie mówią, że ojciec tych książek samemu nie napisał, że tak naprawdę komuś się podyktował i że się pod tym podpisał. Absolutnie nie. Pisał dokładnie sam. Zresztą posiadam rękopisy wszystkich trzech książek tutaj w domu. Jeżeli pan chce, to mogę pokazać. No bardzo chętnie bym zobaczył. No to już. Pan zrobi mi tu miejsce na stole. Tutaj są? Tak. To jest 5 lat kasetu. Tak. Na maszynie. Z początku próbowałem na maszynie pisać. A dalej już są rękopisy. To jest pisane ołówkiem. Aha. A inne książki? A inne rękopisy? Jeszcze inne są. Tak samo tutaj jest druga część 5 lat kasetu. Dalszy ciąg. To już na zamówek, tak. Tak. No, jaki to jest w ogóle delikatne, jaki to jest stary papier, to jak się zaraz pokruszy w ogóle. No. No. Ten papier już ma prawie 50 lat. Kiedy ta książka zdobyła dużą popularność, tak. Ojciec zdecydował się na napisanie swoich przeżyć przedwojennych. Młodości.
Tak, w młodości w książce Bosele w Ostrogach. No, to wszyscy znamy tą książkę, tak. To jest po prostu... I to już jest od razu pisane... Tak, i to już jest od razu atramentem, ale to wszystko odręczne pisanie. A tą książkę na Pradze pisał, tak? Tak. To jest, tą książkę dokładnie pamiętam, jak pisał w domu. To pisał w domu? Ta książka jest pisana w domu. 5 lat kasetu było pisane w sanatorium. Aha. Pokryjomu przed wszystkimi, a tą pisał już w domu. Już w domu. Tak. Mhm. A to? A to jest na marginesie życia. To jest ostatnia książka, której już nie doczekał się wydania. Ta książka dopiero wyszła 1,5 roku po śmierci ojca. Jak później, wielokrotnie po latach, słyszałam, że to nie Grzesiuk pisał tę książkę, tylko że jemu napisała to redaktorka albo jakiś literat, nie wiem tam kto, to mogę zaświadczyć, ja, pierwsza czytelniczka tego maszynopisu, że to był absolutnie jego tekst i że ja w nim niczego nie zmieniałam, poza usuwaniem tych zbędnych, powtarzających się fragmentów. Punktem przełomowym w muzycznej karierze Grzesiuka był rok 1959, w którym to do udziału w audycjach radiowych o folklorze warszawskim zaprosił go młody dziennikarz Jerzy Skokowski. Grzesiuk mistrzowsko gawędził, śpiewał i grał na banjoli. Jego radiowe występy wzbudziły prawdziwą furorę. Już po śmierci Grzesiuka redaktor Skokowski doprowadził do wydania płyt Nie masz cwaniaka nad warszawiaka oraz Piosenki dawnej Warszawy. Albumy sprzedały się w rekordowym, kilkuset tysięcznym nakładzie. Stanisław Grzesiuk stał się ikoną popkultury. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ma pan może jakieś płyty Stanisława Grzesiuka? Mam jedną płytę, panowie, mam. Tutaj szukajmy, tu jest jedna płyta. O, widzę. Jest? O, tak jest. Proszę pana uprzejmie. O. Dawne piosenki warszawskich prześmień śpiewa tak. Stanisław Grzesiuk. To już archiwalne nagrania już, panowie, prawda? No, wie pan. Tak, archiwalne nagrania. No. Proszę pana, a ma pan może książki? Nie, książek to nie mam. Po co, ale w Ostrogach na 5 lat kacetu i na marginesie życia. Tylko 3 książki były. I 2 płyty były wydane. Jedna jeszcze druga, tak. Proszę pana, a no. Ile taka płyta kosztuje? 3 złote. 3 złote kosztuje. Tak, 3 złote, panowie. Ratujcie, bo ciężko jest. Proszę, a tanio sprzedaję. Proszę bardzo. Tak. Bardzo tanio, no. A ja służę. A w jakim stanie płyta? No, chyba dobra, niech pan przejrzy. No, płyta w stanie idealnym. Tak, nieporysowana, co? Idealny stan. Dobra, uprzejmie dla panów. Tak. Nasz Janek Sielski. Dyktował mu, ja mam banjole. Dyktował mu codziennie jedną strofkę Felka Zamkiewicza. No to mówi, to za to mówi, żebym to mojemu mówi, synkowi mówi, musisz postawić codziennie, mówi, kielicha dżandy mandary. Bo w tym czasie się wódki nie piję, bo byłem trochę za młody do domu luksusowo. A to stąd go znam. Zaczepiłam go w ten sposób, że wysłuchałam Tanga Hanko, którą wtedy pamiętam śpiewał, i do czapki, która była położona na chodniku, wrzuciłam jakieś tam pieniądze, bo oczywiście w tym celu między innymi śpiewał. No i tak nawiązała się nasza rozmowa, on szarmancko podziękował. Zaprosiłam go do studia.
żeby odbyć z nim konkretnie rozmowę o tajemnicach warszawskich dzielnic. Przedstawiłam go i zadałam pierwsze pytanie i właśnie tutaj, że tak powiem, ściął mnie z nóg, ponieważ w ogóle mi na to pytanie nie odpowiedział. Nie chciał kontynuować tego tematu, tylko powiedział: słuchaj dziecko, zostało mi bardzo mało czasu, ja jestem ciężko chory, ja niedługo umrę, ja na pewno do nieba nie pójdę, na pewno pójdę do piekła, tam w piekle nie dadzą mi śpiewać, bo będą jakieś straszne rygory. Ja po prostu śpiewam, bo wtedy jestem ja. Ujaj się, Fela, bo jutro niedziela, pojedziemy na spacer w aleje. I tu w tramwajach, w autobusach, a my luzem, a my kusa, od Wisły wiatr znajomy wieje. Ujaj się, Fela, bo jutro niedziela, w niedzielę na medal zabawa. I wszystko jedno, niech ja stracę, ja funduję i ja płacę, reszta frajer dziś i wysiadka. Jak doszło do tego, że Stasiek dowiedział się, że jest tak poważnie chory? 10-miesięczny synek kaszlał i ona nie szła do lekarza, no bo sobie nie da rady, no z dzieckiem, a mąż nie ma czasu, prawda, Stasiek nie miał czasu. I nie chodziła, dopiero jak dostał 40 stopni gorączki, dopiero polecieli oboje od razu. I stwierdzili u dziecka prądki gruźlicy. Dlatego to taka gorączka wysoka. Zapalenie, początek zapalenia opon i płuc. Babcia zdrowa, matka zdrowa. No kto zostaje? Tylko Stasiek. Panie doktorze, nawet mowy nie ma. Ja na piąte piętro biegiem lecę. Wcale nie chciał iść pod aparat. A jak poszedł w końcu, panie, no jest pan mądrym człowiekiem, się pani upiera. No to on tak żartuje, mówi, no i wszedł tam pod rentgen, a on miał już dużą dziurę. On właśnie. Czy Stasiek zmienił się po tym, jak się dowiedział, że jest tak poważnie chory, czy zaczął żyć inaczej? Pił wódkę po prostu. Powiedziałam, jak mam żyć, to wolę żyć tak, a dobrze, a krócej, ale... Nie zmienię trybu życia. 5 lat siedziałem w obozie, teraz nadrabiam ten czas. Bawić się chcę, wypić się chcę i to jest jego, prawda, teraz życie. Nareszcie wie, że tak żyje, że tak żyje. Syn już jest w domu. Leżał w sanatorium 10,5 miesiąca. Pewnego dnia chłopak zachorował. Mętne spojrzenie na nie zreaguje, leci przez ręce torsję. Następnego dnia po badaniach przeprowadzonych w szpitalu diagnoza brzmiała: zapalenie opon mózgowych na tle gruźliczym. Po miesiącu dziecko przesłali do sanatorium w Otwocku i tym razem pobyt jego trwał 16 miesięcy. Wtedy postanowiłem leczyć się aż do skutku. Zgodzę się na każdy zabieg i będę leżał tak długo, aż mnie wypiszą sami. Jest przecież i drugie dziecko, zdrowe, więc nie mogę dopuścić do tego, żeby ono nabawiło się gruźlicy. Wyrobiłem sobie wniosek sanatoryjny. W tym czasie zacząłem gorączkować i w pierwocinie pokazała się krew. Wtedy załatwiłem przyspieszenie wyjazdu i po kilku dniach już byłem w Otwocku. Następnego dnia analizy, badania i prześwietlenie. To ja. Operacja? Zapytałem prowokująco. No, chyba zrobimy małą plastykę, 5 żeber wystarczy. Postanowiłem nie targować się i zgodzić się na każdą propozycję. Przed godziną 11 pielęgniarka zrobiła mi zastrzyk z morfiny, a po pół godzinie zaprowadziła mnie na oddział chirurgiczny. Znieczulenie i już doktor skalpelem przecina mi ciało po lewej stronie w górnej części piersi. Poczułem napór, trzeszczenie i ból rozsuwanych żeber. Trwało to kilkanaście minut. Wreszcie koniec. Operacje wyglądały okropnie, jak zwykle jatki, bo się robiło cięcie wokół łopatki. Odciągało się łopatkę takim olbrzymim hakiem
i dostawało się do żeber, nacinało się okostno i te żebra się wycinało i okostno jest bardzo bolesna. Wtedy medycyna była w powijakach, jeśli idzie o chirurgię klatki piersiowej. Albo się wytwarzało odmy, albo się wycinało żebra, że Krzysztofowi się wycinało żebra w znieczuleniu miejscowym bez narkozy. I jak bardzo bolało, to można było troszeczkę donieczulić. Pacjent był przytomny i można z nim było rozmawiać cały czas. I Grzesiuk opowiadał dowcipy. W trakcie operacji? Tak. To był tak dobry człowiek, że to się takich dużo nie spotyka. On był pacjentem uroczym, ale bardzo niezdyscyplinowanym. Takiegośmy człowieka poznali w Olfosku, który wspomina, że jak był dzieckiem, to widział Grzesiuka pijącego wódkę szklankami. Grzesiuka to mógłbym powiedzieć, że znam go tak jak pana, chociaż pana nie znam. Teraz jestem pacjentem, to przecież tutaj przechodzi jak to jedni do drugich, to opowiadają o tym. Dowcipny był, no, a w tym sanatorium no to i trunkował, zawsze na wesołego. Zasunęli kowicie stanik, założyli tutaj ten stanik, kupa śmiechu była. A ta baba ich kleła. Pod koniec kwietnia 62 roku był bardzo upalny dzień. Ojciec zabrał siostrę i mnie na spotkanie autorskie. Pychaliśmy bibliowozem z książki i wiedzy. Nawet nie pamiętam do jakiej miejscowości, ale gdzieś pod Warszawą. Pod wieczór bardzo temperatura spadła i ojciec się mocno zaziębił. Jako że był bardzo słowny, nie lubił odwoływać spotkań, na które był umówiony, a zbliżały się dni oświaty i książki i prasy. Także nie wyleżał tej choroby, tylko na te spotkania jeździł. W czerwcu został zabrany do szpitala na Płocką. Poleżał tam 2 czy 3 tygodnie i ojca wypisali, ale niestety stan zdrowia zamiast się poprawić i coraz bardziej się pogarszał. Pojechał na kontrolę, znowu na Płocką i niestety tam już stracił przytomność i został w tym szpitalu. Byłam w niedzielę, a on już w poniedziałek rano nie żył. Ostatni raz go widziałam. I co wtedy mówił? No to też mówił, że będzie grał w kryminalu. Kryminal Tango. Będzie pracował nad tym. Powiedzieliśmy, że my jesteśmy koledzy, to uprzejmie nas puścili tam do niego. No i poszliśmy, no i on zaczął tam nam opowiadać, że mówi, dzieci się nie chcą uczyć. Drugi tam leżał koło niego. Mówi, ale my wesoło tu mamy. I mówię, no to jak tam, Stasiu, grasz? A on wziął bandziolę pod poduszką miał, wyjął i dawaj nam Felka Santewicza śpiewać. Jeszcze przy nas zasadniczo wziął sobie kanapkę, zrobił grubo masła i śledź na to. I to ja. My patrzę na drugi dzień, że wmarł. Lubi pan niespodzianki? O, uwielbiam. O. Zna pan takie podwórka, prawda? Znałem, ale to już naprawdę rzadko spotykana rzecz. No. Bubroki wstała, jest dziś zabawa, na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser śnie. Jest harmonista, jest rozbędzista, jest bułka słodka, jest i czysta. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu baca, a przecież maca, czy towar kupić się opłaca.
więc towarzystwo, że oj rany, więc puść się fela w dany stół. Panie Marku, tutaj z kolegami chcielibyśmy uczcić w ten sposób pamięć pana taty, dedykując panu i pamięci pana taty teraz piosenkę następną, którą zaśpiewamy razem. Komu dzwonią? Proszę bardzo, jakie to piękne drzewko na nas czeka. Siadamy, nie? Proszę bardzo. Siadamy, opowiadamy. No. To co zagramy? No, nie ma cwaniaka nad Warszawiaka. Może być. Nagle potknął się o kamień, rycząc o wsiakość. Jak oni tej produkcji mogą żyć? Pięciut mnie zalała wnet zła krew i mu naperło, bo w tym że śpię. Nie bądź zatrwany, pudrę osiany. To może mi za ciebie skończę opłakany. Nie ma cwaniaka na warszawiaka, który by wziął go pod majer lub pod piec. Może śmiechanem zać, może śmiech w mordę dać, lecz od stolicy wam po krew się będzie lać. Wyznakiem tego nie bądź średniego, czeka mój wózie i nie nade więcej nic. Syn pełen dymu, pełen wspomnień o niej, o Hance, prostytutce mej kochance, o randce naszej tete-a-tete. Gdy założyła coś pret-a-porter, brane tango z patefonu lub pasodoble, też tu modne, puszczone po winylowym kole. Sprawa, że dziwko młódki słodko drżą, widać jedną dumą, która mnie szanowana, niezdeklarowana, kurtyzana, tatowana przez obcego sutenera, mente frajera, niegdyś pasera. Ciekawe, czy pamięta Hanki sutenera, dosięgła go szpadryna, szemrana.
rana, moja dintojna wytykana. W ręku jesienią krwią zabłysną już urkę. Nie żyję, nie oddycha już, cóż z tego załamanie. Moje blisko tuż, tuż pan fatal odeszła dawno w dal. Hanko, czy to ty, czy tylko déjà vu się tli poprzez łzy? Strachu, ja cię przecież kocham.